Siema, ziomki, poniedziałek. Idziemy na kawkę i Hania się dowiedziała o takim przepisie na flagowe coś Teneryfy. Ola! Flagowa kawa Teneryfy. Tequila? Oj no! Lunes no! Viernes si. Ja nie chciałam kawy, Przemku, a ty zamówiłeś... To jest gościem, gadasz... Dobra, trudno, jak zwykle mi zamówiłeś kawę, a ja nie chciałam. Opowiadaj o tym flagowym czymś Teneryfy. Flagowym czymś Teneryfy? Tak, flagowa kawa Teneryfy. Wyświetlił mi się przepis na TikToku, po czym skojarzyłam z tym, co Iris mówiła tutaj, że kawa z lecze, ale z likierem to jest jakaś special. Ona powiedziała nawet nazwę tego i chyba to jest to. Nabyć coś tam. No. Tak. Chcę to właśnie znaleźć, tylko mam to zapisane. Podpowiem, że twoje pytanie nie ma Heiliga za tydzień. Za tygodnie? Dwa tygodnie, w piątek KSW, w sobotę Heilig. Za tydzień? Za dwa? No. 11-12 dni. Czyli no tak, bo w sumie już poniedziałek mamy. Hania, suku, my się za skórką. Kafe, baratki to? Aha. Jest. No. I to jest z likierem... 43, tak się nazywa. Likier 43? On jest cytrusowy i z mlekiem skondensowanym i z cynamonem. To mi się... Nagrywam. To jest to taka się... dobustowane lecze. To mi się jakoś gryje, cytrusy i kawa. No. No to możliwe w sumie. Co możliwe? Zamów sobie. Nie chcę. A taki troszkę likieru to człowiek ani nie poczuje. Wydychania to brzmi. Wiesz to mi, co mnie ostatnio po tym szocie tequili pozmyrało. Taki mały szocik. A propos basenu, co byliście? No. Znaczy kąpanie się tam całe. No. To my w sobotę jak wstaliśmy rano też prawie mieliśmy basen. Jak masz grupę? Co się stało? Grupę naszą. To muszę poszukać. No. Teraz będzie chyba druga. Co? Druga historia. Do opowiedzenia. Sprawdź, nam się woda wylała. Ale jakim cudem? Nie wiem, to się zastanawia. Ale to łazienka cała zalała, czy jak? Nie, kuchnia chyba. Aha, to ci w kuchni. Zapomniałam. Nie wiem, może rurka tam coś się rozszczelniła. Co, działają te nagrania, czy nie działają te nagrania? Które nagrania? Jeszcze nie sprawdzałam, właśnie. To się nagrywałem. No wy już nie wiecie, jest bo już odcinek zmontowany, albo nie. Cień więcej. Odcień. Skóry wyżej. Nie ma tu nic, Przemek. Tak. Czego nie ma? Gdzie żeś to nagrywał? Jest, dobra, cicho. Droczę się z ciebie. Zobaczymy, czy głos jest. Tam, gdzie my byliśmy razem, w takiej małej wiosce. Jest głos, normalnie. Działa głos, więc jest gite. Zaraz Hani pokażę, żeby zazdrościła. Co, żeby? Żeby zazdrościła. Nie podchodziła. A co tak mało tej wody? Chyba tak dużo. Raz się płyniało, raz nie. No, żeby się nie udało zapytać, żeby fajnie wybuchło. A, ale wybrało. Tam to tak, tak fajnie. Tak ostatnio, ale... Trochę się pomoczyć i się trochę poopalać. No teraz narasta? Tam. Na 5 rosło. Dźwięki. No takie mało woda. Było. Zbierali się. Myśmy po prostu chyba wcześniej byli. No tak. Dzisiaj miałam dużo takiej pracy komputerowej. Trochę latałam, więc dopiero się teraz ocknęłam. Ale muszę się wam pochwalić. Zrobiłam sobie paznokcia szybko. I pierwszy raz przetestowałam, czy coś zadziała, moja myśl zadziała w odcinku paznokciowym, bo jutro będę nagrywała odcinek paznokciowy i pierwszy raz sobie chciałam sprawdzić, czy na... Ja byłam pewna, że na normalnej płytce da rady to zrobić, ale chcę odtworzyć takiego fajnego fręcza na obgryzionej płytce, która jest tak do połowy opuszki. No nawet nie sięga do opuszki i mówię, kurde, przy naturalnych paznokciach normalnych będzie to wyglądać bomba, ale przy rekonstrukcji tak pokombinowałam,
że kurde, powiem wam, chyba wyszło nawet. Sorry, że tak fakersa, ale będę musiała wam to tak pokazać. Proszę bardzo. Tak wygląda French na mlecznym, tak jakby na mlecznej, kurde, wiem jak to wygląda, na mlecznej podstawie. I kurde, super, taki czysty, fajnie to wygląda. Ja sobie troszeczkę go zrobiłam grubszego niż docelowo chciałam, bo jednak tam przy, tak jakby sinusach, nie sinusach, przy tam gdzie się zaczyna wolny brzeg po bokach, tu po bokach, kurczę, trochę prześwitywał ten mój paznokieć, więc postanowiłam zrobić głębszego, takiego bardziej uśmiechniętego tego Frencha i powiem wam, spoko to wygląda. Podoba mi się. Nie chodziłabym w takich kwadratach, bo już mnie te kanty wkurzają, nie? Ale do odcinka zrobię kwadrata, bo właśnie w TikToku, który dziewczyna nagrała, były kwadraty i chcę to tak właśnie odtworzyć. Ona wychwalała paznokcie, które zrobiła pani kosmetyczka, ja mówię, 1:1. Ja tak patrzę na te paznokcie, czy my patrzymy na te same zdjęcie, nie? Paznokci, co chciała, a co dostała. No niekoniecznie, chyba że tak po prostu światło jakoś dziwnie podziałało, bo to w zupełnie inny efekt wyszedł. Ona tam miała, no nieważne. W każdym razie jutro będą nagrywki. Dzisiaj już cisnę na chatę. Kurde, 20. Znowu troszkę za długo posiedziałam. No to w każdym razie cisnę na chatę i no, nie wiem, czy zdążę z vloga zmontować, bo tak sobie tutaj posiedziałam za długo. O, not good, not good. Dobra, zbieram się. Zbieram się. Muszę kubeczki pozbierać, pełno takich plastikowych, wiecie, kubków. Coś tam się przynosi, nie? A potem z domu, w takim pojemniku. Pojemników, nie kubków. A potem się to uzbiera i potem trzeba wrócić z tym do domu, nie? Bo to nie ma w czym znowu brać rzeczy u niku. Tak tutaj dzieje. No dobra, to ziomeczki. Cisnę na chatę, zmontuję wam vloga, mam nadzieję, że mi się uda. Jak nie, no to zmontuję, a jutro wam puszczę. No, nie zawsze mi się uda, nie to tak ogarnię. O, siema Przemysław, co tam? Dobra, powiedzcie mi. Powiem ci ja. 10, a ty już nie masz bluzy? Mam. To dobrze. Myślisz, że tam chłodno będzie? A ty to nagrywasz? No. Ja chciałem wydać bez kamery. Bez kamery chcesz podobać? Weź kulkę. Kulka. I ty muszę ubrać. Powiedz mi, Edyta. No, mówię, powiem ci ja, no. Mamy tutaj teraz to studio. Jest niewykorzystywane 100%, nie? No nie, no jest większy potencjał. No nie jest w 100% na pewno wykorzystywane. Jakie musiałabyś mieć produkty, otrzymać produkty wideo, aby zapłacić za nie 99 zł miesięcznie? Stówę. Co byś musiała mieć? Co byś chciała jako stylistka wiedzieć? Chciałabym dostawać różne, wiadomo, oprócz takich podstawowych kursów, nie? Bez kursów, bo nie chodzi mi o kursy. Aha, nie kursy. Nie. No to case study jakieś paznokciowe, od A do Z jak ktoś zrobił. Tak jak no, klientka przyszła. Case study masz na przykład na... Jak klientka przyszła i ty... Nie, jak klientka przyszła i jak sobie ktoś poradził z tym. Takie coś ja bym chciała zobaczyć. Na przykład... Ja siadam, robię klientki u góry, tak? I każdą klientkę sobie nagrywam i montuję sobie z tego filmik. Case study. O kurde, Przemek, ty jesteś szalony jakiś. Ty się czekaj, gdzie jest jakieś światło. Czekaj, nie idź po schodach, bo jeszcze coś się ten... Moment. Moment, daj temu czas, muszę tu świecić. Jerona. Czekaj, niech to było. Przychodzi klientka, ma jakieś tam paznokcie. Kut, kut. No, weź tego psa z tego stolika. Edyta, to jest mój checkpoint. Weź ja te sobie, twoje rzeczy z tego stolika. Ja sobie ten stolik tutaj... Zacznijmy ten sam standard. Wzięłam ten stolik tutaj. Siop, siop. Trzeba było sobie kupić? No, ja sobie kupię. No to sobie kupię. Ale jeżeli sobie na tym stoliku, co ty sobie myślisz? Co sobie wyobrażasz? Co to jest za zachowanie? Stolik, ja proszę cię, dopadł się! To sobie kupię. Gość, tłumaczy to jeszcze raz. Dobra. Tak wygląda...
wypieczone ciasto, wreszcie wysterylizowane. One sobie tutaj niech stygną. Zostawiam uchylone drzwiczki. Proszę. A tutaj sobie to, tu sobie go wyłączę, bo niepotrzebny jest, żeby chodził. Potem to pozbieram. Ja nie mam klientek, więc mi to tak naprawdę niepotrzebne logi. Znasz jakieś pytanie? No. Jakie? Muszę się pokuczać. A musisz mi włączyć alarm, bo albo będzie wyło. Nie, bo będzie wyło. Czekaj, dam ci ten kluczyk. Będzie wyło. Poczekaj. Nie! Nie dasz! Nie rób tak! Piszczy! Nie działa! Ale żeś mnie wystraszył, stary. Nie rób mi tak więcej. Ładne czoło masz ten. Bo wkładam te klucze. Dobra, tłumaczmy to jeszcze raz. Jakie są pomysły? No takie case study oglądać. Podoba ci mój paznokieć? Na szybko robiony? Jakiś krótki. Krótki. To jest była rekonstrukcja i tak jest bardzo dłuższy niż naturalny. No twoje paznokcie to krótki. No, wolę i migdały wolę, nie? Gościu, no wytłumacz mi jeszcze raz to. No to mów szybko, bo... Mamy studio do zagospodarowania, mamy kamery do nagrania, są zajebiste ujęcia i tak dalej. No, co jeszcze to dobrze? Co? Jako stylistę? No bo to tu jest, No bo tu jest, jakbym to potrzebował wziąć. Bo to idzie do prania. Chcę od ciebie zgarnąć stówę, bo pasjonujesz się paznokciami. Za co mi chętnie stówę zapłacisz? Ja ci powiedziałam, to takie case study. I co to case study mam? Jaki jest problem? Rozwiązać problem. Na przykład bym chciała zobaczyć, jakie konkretnie, jakie są te konkretne skórki, bo ile klientek tych skórek różnych. Okay. Albo jak paznokcie mocno w dół lecą, albo jak paznokcie bardzo do góry lecą, jak razy 10, nie? Chciałabym zobaczyć, jak ktoś to robi razy 10. Dobra, i co jeszcze? Mamy 30 dni. Tak, chciałbym, żebyś codziennie otrzymywała prezent. I zrobienia jakieś inspiracje. No tego jest pełno wszędzie. Co byś jeszcze potrzebowała? Nie wiem, jakieś takie, co mi może przyspieszyć pracę. Na przykład jakiś taki schemat całego ciągu sterylizacyjnego. Jak sobie wszystko poustawiać, żeby było szybko. I co jeszcze? Nie wiem. Nie wiesz. Musiałabym się zastanowić. Czyli nie wydębił bym od ciebie hajsu. O, sąsiadka. Ej, Przemyk! Dobra, idziemy. Wiesz, ja tego nie nagrywałam wszystkiego? Dlaczego, Edyta? Nie wiem. Teraz dopiero zaczęło się nagrywanie. Chodź, Edyta, idź. Idziemy. Przemek, ja nie wiem, czy tu się wszystko nagrało, co ty mówiłeś, to chyba musisz się powtórzyć. Siema, nic nie powtarza. Przemek... Raz droga. Przemek powiedział... Co powiedziałem? Tutaj, od czego się zaczęło w ogóle? Tutaj nie wiem, ile się nagrało, jesteś nie? Jesteś stylistką paznokci. Chcę wyciągnąć od ciebie stówę miesięcznie, bo zarabiasz dobrze. Albo interesujesz się tematem paznokci. Żeby mi się polepszyła, polepszyło praca, tak? Chcę od ciebie wyciągnąć stówę miesięcznie. Chcesz ode mnie wyciągnąć? Tak, to już byś lepszy. Każda osoba, która interesuje się jakimś tematem, tak byś był naciągaczem. Chce więcej. Nie, może niekoniecznie, że naciągnąć. No będziemy na pisku? No dobra. Chodź tak wieczorkiem. Nie ma tak poniedziałek iść na pisku. Mam ochotę iść. No, będziemy sami. Ale to nie, to jak już ten, to już chipsy wjadą. Dobra, tu sobie siedzimy. Chodź, Kulka. Pączysławie. Pączysław, chodź. Ej, tu ty idziesz. W środka weszła, guptoku mały. Kulka, ty się... Do środka weszła. Muzyka leci, to on tam nie słyszy. Ładnie tu, nie? Czekajcie, bo ja was nie umiem tu usadzić, nie? Każdy hobbysta, każdy miłośnik paznokci, no,
tutaj usiąść, żebyśmy... Za co? Kto zapłaciłby 200 zł? Ja już 200 zł. Stówkę miesięcznie. Za jakie pakiet informacji zapłaciłby 100 miesięcznie? Co by musiał się dowiedzieć? Jakie kategorie tematyczne musiałoby być poruszone? Oczywiście chodzi mi o materiały wideo, bo w tym na tym się najbardziej znamy. I to śmiesznie wygląda, że gość idzie w koszuli, a ma krótkie spodenki. Egzotyczna koszula biała, taka... może nie egzotyczna. Płócienna. Taka płócienna, taka typu... James Bond, tylko zamiast takich spodni, wiesz, James Bond ma... Nie spodnie James Bond, tylko spodenki krótkie. Ja nie widać nas tego. Dobrze nas widać, ktoś tak wydaje. Powiedz mi tak. Jakie kategorie tematyczne musiały być opakowane w materiał wideo? Atrakcyjne, żeby było? Rosja? To jest... ostatnio z tego żartowałem, że to logo, nie? Wygląda jak logo naszego Orlenu. A to jest jedyna stacja, w której lubię tankować. Dlaczego? No bo to jest piwko do tam. Nie skumało! Nieważne. Aż tak nie skumało!